Zadaniem tego programu jest opowiedzenie, w jaki to sposób po 1989 roku klub, czy dawna ta siedziba Solidarności, w której Solidarność w ogóle została powołana jako ogólnopolski związek, gdzie nazwa została nadana i gdzie w latach 80 do stanu wojennego 81, do grudnia 81, była po prostu, było centrum tej ogólnopolskiej działalności Solidarności Związkowej. Cała ta historia została gruntownie wymazana. Dzień dobry, 23 września 2020 roku. Rozmawiam z Ryszardem Czajkowskim dla Wtajemniczonych Docentem. Jesteśmy we Wrzeszczu, w miejscu, gdzie miała siedzibę, pierwszą swoją siedzibę, Solidarność w latach 80-81 i co nie jest powszechnie jakoś tak znaną, nagłośnioną sprawą, że w tym miejscu właśnie Solidarność została powołana do życia jako związek zawodowy i z tą właśnie nazwą. Powstanie Solidarności miało miejsce tutaj właśnie w tej sali, jako że porozumienie gdańskie zostało podpisane tylko w stoczni po strajku, zostało tylko i wyłącznie podpisane, gdzie jeden z punktów przewidywał powstanie niezależnego związku zawodowego dla regionu gdańskiego tylko. Natomiast tutaj już ja pierwszy raz przyjechałem, bo na interwencję właśnie kolegi, który tu nagłaśniał spotkanie, i pierwszy raz tu przyjechałem, bo nie chciałem uczestniczyć w tym wszystkim. Jak przyjechałem, jak zobaczyłem, że cały kraj przyjeżdża, że telewizje całego świata przyjeżdżają, więc wtedy tutaj, w to miejsce. Tutaj, w to miejsce. I dlatego się zaangażowałem. Wtedy zobaczyłem, bo trochę tak było tutaj no, niezorganizowane to wszystko. Pewna samowolka jednak była tych młodych ludzi, którzy tutaj zostali jak gdyby przydzieleni do obsługi tego wszystkiego. Więc zacząłem to wszystko porządkować i powiedziałem, że tak nie może być, skoro oczy całego świata już będą skierowane na to miejsce. I dokładnie to miało miejsce 17 września 80 roku. Dlaczego cię poprosiłem o tę rozmowę akurat tu, w tym hałaśliwym miejscu? Bo zdumiała mnie jedna rzecz, że po 89 roku charakter tego miejsca, które właściwie tu powinno być to Muzeum Solidarności, prawda? Bo tutaj ta pierwsza Solidarność 80-81 to było takie centrum ogólnopolskie związku, do którego przyjeżdżali ludzie. Pamiętam, jak Andrzej Gwiazda opowiadał, jak do wieczora, do późna siedział, mówił ludziom, którzy przyjeżdżali z różnych ośrodków, z różnych miast, w jaki sposób się organizować. Więc to było takie, tej pierwszej, tak to nazwę powiedzmy, tej pierwszej Solidarności, to był taki, no, taki żywy ośrodek, prawda? To niejednokrotnie do późnych godzin nocnych. Na korytarzach ludzie przychodzili, myśmy tłumaczyli. Oczywiście żadnych wytycznych nie było, nikt się tym nie interesował, no ale z tej racji właśnie, że to się tworzyło, tu oczy całego świata były wtedy skierowane. Muszę zaznaczyć, że Ryszard Czajkowski, czyli docent, był twórcą Radiowej Agencji Solidarności Wybrzeża i tutaj miała ona swoją siedzibę. Tu były wystawione głośniki, i nadawał i stąd Ryszard nadawał przygotowywane przez siebie audycje i tłum sięgał. No często nawet tutaj te dwa pasy nawet były zablokowane przez tłum i tylko ten ostatni pas, więc robiły się olbrzymie korki. Też niektórzy przychodzili, no dobrze, no rozumiemy was, tu zaczynacie robić, no ale my musimy też pracować, przejeżdżać, bo tutaj transport, dostawa towaru, więc różne były sprawy, ale sama Radiowa Agencja Solidarność też nie powstała tak od razu. Sama ta inicjatywa, jako że na początku ja nie byłem pracownikiem Solidarności, tylko przyjeżdżałem, pomagałem tutaj. Po prostu uciekałem z pracy, bo byłem pracownikiem Unimoru i w różny sposób tam kombinowałem. Podrabiałem kartę zegarową, no i w różny sposób, i przyjeżdżałem, tu się angażowałem. I wtedy zostałem zaangażowany jako pracownik niezależny Solidarności. Jedyny w ogóle w całej Solidarności byłem pracownikiem niezależnym, czyli nikomu niepodległym. I z własnej prywatnej inicjatywy na początku zacząłem otwierać okna i transmitować to, co się działo w sterze, na zewnątrz, te wszystkie obrady. Transmitowałem i przywiozłem z domu jeszcze dodatkowe kolumny, takie mniejsze, które sznurkami tu do krat na bokach przywiązywałem.
i to transmitowałem. I widząc to olbrzymie zainteresowanie ludzi, tak, pamiętam, że tak, tak było. Olbrzymie, no winogrona takie się tworzyły, grona takich ludzi przy tych oknach, a to już był koniec tak właśnie mniej więcej października, jak to zacząłem tą inicjatywę tworzyć, więc no chłodno było trochę w tej sali, więc ludzie tam narzekali w sali, że jednak chłodno jest, żebym przymknął te okna. Ci pod oknami mówili, żebym otworzył, bo oni też przychodzili z magnetofonami kasetowymi, nagrywali to. No i więc ja zauważyłem, że jest olbrzymie zainteresowanie i biegałem też do SAR-u i od nich brałem też piosenki. Na początku Salonu Niezależnych, tam różnych innych takich właśnie niepokornych balladzistów i w przerwach czy coś tam puszczałem to, część właśnie obrad cofałem, też nagrywane puszczałem, te piosenki puszczałem, no i tak powoli, powoli to się tworzyło. To jest niezwykłe świadectwo tego, co tak naprawdę z Solidarnością zrobiono po 89 roku i bardzo to wiele mówi o charakterze tej transformacji, prawda? Że zastanawiam się nad tym, dlaczego tak skrzętnie i z takim pośpiechem zatarto tę historię tu, w tym miejscu. Ten budynek przebudowano, przecież te inne budynki, było tu mnóstwo budynków, które wymagały interwencji natychmiastowej i jest do dzisiaj. A dlaczego akurat za ten się wzięto? Dlaczego charakter tego miejsca akurat zamazano? No przekazano go bankowi, no bank już używa, przysposobił go, adaptował do swoich potrzeb, to już trudno się bankowi dziwić. No, no tutaj władze miasta, mało tego, to nie tylko władze miasta, ale też byli działacze Solidarności. Niektórzy z nich pracują w Solidarności do dnia dzisiejszego. Nie ma prawdziwej takiej historii Solidarności. W Encyklopedii Solidarności. Jest wiele błędów, wiele przekłamań. Chciałem zwrócić uwagę na tę tablicę, która tutaj widnieje, bo to miejsce powinno być w zupełnie inny sposób upamiętnione, prawda? Zupełnie inne akcenty powinny być położone tutaj. Tymczasem akcent położony jest na tym, że to było biuro Lecha Wałęsy. Oczywiście, że tak. Chciałbym, żebyśmy jeszcze, jeśli pozwolisz, obeszli ten budynek, żebyś nam mniej więcej opowiedział, co tutaj gdzie było, żeby chociaż tę historię przypomnieć. Pamiętam, że tutaj to była taka przeszklona szafa, taka ściana w podcieniu, była, prawda? Tak, tu w podcieniu była ściana, gdzie była kwiaciarnia. Początkowo Solidarność otrzymała na Marchlewskiego budynek. Tak. Tam było kilka tylko pokoików, po hodowca kanarków, więc tam było ciasno. Większość rzeczy się odbywała właściwie prawie przed budynkiem, bo w tych pokojach się nic nie mieściło i bodajże mniej więcej tygodniu otrzymano ten budynek, tu był hotel, na dole był hotel robotniczy, a górne piętra to był hotel, taki hotel morski się to nazywało i no, standard nie był zbyt wysoki, więc ten hotel zlikwidowano i Solidarność otrzymała ten budynek. I jeszcze pomieszczenie klubowe. I na dole był klub Ster, to był klub Stoczni Gdańskiej. No i wtedy ten klub został jak gdyby tą salą obrad. Teraz się przejdziemy się teraz, tak? Ten budynek, jak pamiętam, to przypominał mi takie zwykłe czteropiętrowe budynki Leningrady, prawda? Miał tutaj balkony na rogu, a klub Ster mieścił się tutaj. Tutaj, prawda? Tak jak te duże właśnie okna, tu była klatka schodowa, tu była ta kwiaciarnia i te balkony, które zostały zabudowane. Natomiast tu była jedna klatka schodowa, było jedno wejście, na dole były naprawa zapalniczek. Natomiast tu w prawo się wchodziło do klubu Ster, który początkowo był salą obrad. No i później poszczególne biura już były na górze i z tyłu za salą obrad Steru było takie mniejsze, tam chyba takie 4 czy 5 pokoików było mniejszych i tam początkowo była drukarnia i w momencie, kiedy wtedy otrzymaliśmy już takie duże profesjonalne maszyny poligraficzne, więc wtedy już cały Ster został zaadaptowany na drukarnię. Tam była i przygotowywalnia, naświetlarnia i blachy przygotowywano offsetowe i wszystko i całość. Jakie publikacje były tu drukowane? No to były praktycznie wszystko, plakaty, nie plakaty i większość materiałów związkowych, różne przygotowywane te na obrady, to wszystko było tu drukowane. Jak i też inne regiony czy zamawiały też, także dużo tej prasy było drukowane, no biuletyn, te lewki tak zwane gdańskie, to też tu wszystko było drukowane. Wcześniej całe materiały zostały wywiezione, już podejrzewaliśmy stan wojenny. Szafa, taka metalowa jak księgowość miała, była rozpruta.
oni się spodziewali, że tam jest archiwum taśmowe całe Solidarności. No i tam była kartka w tej szafie, jak oni otworzyli, pocałujcie mnie w D. A to piękna historia, nie słyszałem o tym. Wpadła ekipa, okrążyli cały budynek, ja wtedy włączyłem nagłośnienie, w nocy zacząłem się drzeć, no troszkę pod wpływem emocji, nie pamiętam nawet, później nawet nie pamiętałem nawet, co mówiłem przez te, znaczy w ogóle krzyczałem praktycznie przez te głośniki, do momentu, dopóki oni nie wyłączyli zasilania w budynku. Cały czas to było z dobre pół godziny nadawania, bo się nie orientowali mniej więcej, gdzie jest zasilanie. I raczej nas traktowali no, w miarę spokojnie. Mundurowi oficerowie przyszli, mówili grzecznie, z nami rozmawiali grzecznie i też się tłumaczyli, że nie wiedzą, co się dzieje, mają taki rozkaz, żebyśmy nie stawiali oporu, no bo będą musieli inaczej, bo tu są też zmilitaryzowani i tu jest ten pan, który dowodzi. No to był taki, pamiętam, niski taki chłystek, taką, jak ja na niego mówię, taką czapkę futrzaną, wymiętą. Widać było tu żółte zęby, palce żółte od papierosów i on dowodził całą akcją. I wpadła grupa też, bo myśmy mieli tam kratę, ta krata była bardziej tak, no, fikcyjnie mniej więcej wstawiona, bo mocniej kopnąć to ona wylatywała, ale oni nie wiedzieli o tym, więc ekipa taka, jak gdyby antyterrorystów wpadła. I oni mieli takie nożyce, że kłódki właściwie tak pryskały, jak gdyby, nie? Specjalistyczne narzędzia mieli. Tu na rękach mieli jak gdyby takie kolce czy coś, żeby ich nie uderzyć, czy coś, nie wiem, to tak wyglądało. I to byli bardzo niscy ludzie. To nie byli wysocy, nie tego, sprawni, bardzo niscy. I widać było, że pianę na ustach mieli. Pianę na ustach mieli i ten, jak oni już te kłódki poprzecinali, tam zamki, kłódki, wszystko porozbijali, to ten ich dowódca, oni tylko reagowali na polecenia swojego dowódcy, on ich pościągał, po tego wycofali ich bardzo szybko i już wtedy całą akcją ubecy dowodzili. Oni wtedy do nas wrzeszczeli, tam nas wyzywali, lżyli nawet niektórzy. Natomiast oficerowie milicji bardzo grzecznie i mówili, że no, my nie wiemy, co się dzieje, proszę do nas nie mieć pretensji. Gdy słucham tej twojej opowieści, powraca do mnie cały czas pytanie, dlaczego ta historia została zatarta? Czy nie uważasz, że tutaj powinno być muzeum, że tu powinny być jakieś wyraziste multimedia, które by tę historię opowiadały, a nie jakiś zupełnie wyabstrahowany, przebudowany budynek? Nawet jeśli przebudowany ten budynek, to przynajmniej powinien być w jakiś sposób upamiętniony. No ta mała tabliczka, która właściwie mówi tylko, że to było biuro Wałęsy, no to świadczy o tym, w jakich czasach żyjemy. Jak narracja w tej chwili jest zawłaszczana. Bo to nie było biuro Wałęsy. To był nasz ogólnokrajowy związek. No to... 17 września tutaj powstała Solidarność. Tutaj 17 września delegaci ustanowili Związek Zawodowy Solidarność i tu przyjęta została jego nazwa. No wtedy właśnie tu 17 ta decyzja zapadła i wtedy już delegacje przyjeżdżały z całego kraju, tu się wtedy rejestrowały i to wszystko dalej, zarówno z województwa gdańskiego i wtedy już powstała koncepcja rozdziału regionu na Komisję Krajową. Wtedy też to się nie nazywało Komisja Krajowa, tylko bo to był MKZ, Międzyzakładowy Komitet Założycielski. I wtedy już powstała koncepcja tworzenia struktury krajowej i struktury regionalnej. I wtedy te struktury też regionalne, że będą tworzone też w innych województwach, różnych, czy województwa, czy jakieś. Wiadomo było, że niektóre zakłady, na przykład jak górnicze czy hutnicze, to troszkę poza województwo wystają, więc jak będą chciały, tak będą się organizowały. Natomiast no, wiadomo, że struktury regionalne to ta niższa, jak gdyby struktura i wyższa już nad nimi Komisja Krajowa. To jest bardzo mówiące, bardzo znamienne, zarazem jakoś takie dziwnie bolesne, że tak skrzętnie tę historię wymazano, że nie zostawiono choćby jednego pomieszczenia z jakimś powielaczem, z jakimś biurkiem, z jakąś maszyną do pisania, z jakimś tranzystorem z tamtych lat, żeby naprawdę ci młodzi ludzie, te pokolenia, które nadchodzą, żeby ktoś mógł zajrzeć tam sobie, przez chwilę się poczuć w tej historii, chociaż w takim jakimś ułamku chociażby. Nie! Po prostu wymazać, zniszczyć, postawić jakieś dziwactwa, jakieś durności po prostu, zatrzeć wszelki ślad.
No, wydarzenie to znamienne, które miało no, odzwierciedlenie swoje i rezonans w całym świecie. No, jak gdyby, no, nie ma. Tego nie było. Tego nie było po prostu. I całą historię przeniesiono teraz do ECS-u, prawda? Ta historia Solidarności ma kojarzyć się z tym, co jest w ECS-ie, przez to, co jest w ECS-ie, być kształtowaną i przedstawianą. Przecież to jest budowla zupełnie całkowicie innego rodzaju. W ogóle tam nic nie przenosi tej sytuacji, tego nastroju, nie pokazuje, prawda? Nie pokazuje nastroju, nie pokazuje nic, a tworzy się na bazie tych wydarzeń, tworzy się nową narrację. Zupełnie nową narrację dla swoich jakichś partykularnych interesów. Dzisiejszych celów bieżących. Tak. Swojej polityki dzisiejszej. Swojej, która pasuje dla ich narracji. Tych ludzi, którzy tam prowadzą i rządzą tam tą instytucją i zarządzają tą historią dzisiaj. A reszta po prostu przyjmuje to w milczeniu. Ja to odbieram tak troszeczkę właśnie pod kątem wesela wyspiańskiego, że było to wesele, ten karnawał Solidarności to wesele, a na koniec teraz mamy taniec chocholi. I to nam po prostu tak do dnia dzisiejszego pozostało. Dziękuję ci, docencie. Jest rzeczą bardzo znamienną, że 30 lat temu uznano, że właśnie ten budynek wymaga pilnego remontu, a na przykład te, które stoją dookoła, nie. O, zobaczmy tutaj. I do dzisiaj go nie wyremontowano. Nie widać tutaj pilnej potrzeby.